Bo pole golfowe jest znakomitym terenem, żeby odgadać łapówkę. Przy brydżu nie można, bo pop sposób może być. Przy boksie jakoś głupio. Przy piłce nożnej absolutnie się nie daje. A przy golfie piłeczka, pyk, idziemy 200 yardów, prawda, i sobie możemy obgadać, ile za co można dać. To jest jedna z najważniejszych sprężyn rozwoju kul golfowych na świecie. Dzisiejszy świat nie jest kapitalistycznym, nie decyduje, proszę Państwa, rynek, tylko decydują urzędnicy. Pamiętajcie, kto rządzi w kapitalizmie. To jest podstawa. Bo komuniści dzielą się na dwa rodzaje. Jedni mówią, że powinna rządzić klasa robotnicza, oni już wymarli praktycznie. Pan Ziętek tam sobie gada te swoje bzdury, ale nikt go na szczęście nie słucha. Drudzy to mówią, że inni ludzie pracy, kapitaliści. Kapitalistyczny jest człowiekiem pracy. Pracuje na ogół zawsze dłużej niż jego robotnicy. To jest też człowiek pracy. Oni nie mogą rządzić. Tak samo jak generał nie może rządzić, nie może decydować o zdaniu wojny, to kapitalista nie może decydować o tym, czy ma być kapitalizm. Tym, kto ma rządzić w kapitalizmie i rządził, jest konsument. Najważniejszym ogniwem gospodarki nie jest ten przedsiębiorca, który robi buty, czy produkuje chleb. Jest kobiecina, która chodzi od sklepu do sklepu. Szuka najtańszego i najlepszego towaru. Ona rządzi gospodarką i powinna rządzić. To ona rządzi gospodarką. Tamci mają stać na niektórych łapkach. Bo jak oni nie zrobią tego, co ona chce kupić, to zbankrutują. To ona rządzi gospodarką, przynajmniej powinna rządzić. Bo jeżeli nie ma kapitalizmu, tylko jest wolontaryzm, no to oczywiście producent jakiś pralek daje łapę urzędnikom, żeby innych pralek nie sprowadzano na rynek i tak jednak kobiecina musi kupić tę pralkę, którą ma ten producent, prawda? To jest jasne. Ale w kapitalizmie, gdy był kapitalizm, to właśnie ta kobieta by rządziła gospodarką. Ona jest najważniejszym ogniwem gospodarki. Bo wbrew temu, czego was uczą, w tej chwili na przykład na SGH 95% wykładowców to komuniści, znaczy marksiści-leniniści autentycznie, no może nie leniniści, marksiści-keynesiści powiedzmy. Otóż o Friedmanie to w ogóle dawno zapomnieli, hej. Otóż wbrew temu, co was uczą, celem gospodarki nie jest, proszę Państwa, produkcja. Celem gospodarki jest konsumpcja. Robimy telewizory nie po to, żeby zrobić telewizor, tylko po to, żeby ludzie oglądali jakieś programy telewizyjne. To jest cel gospodarki. Wbrew temu, co was uczy ta banda czerwonych, celem gospodarki nie jest eksport, tylko import. O sile gospodarki świadczy import, a nie eksport. Jeżeli eksportujemy, załóżmy, węgiel, to nie dlatego, że chcemy się pozbyć z kraju węgla, tylko eksportujemy po to, żeby dostać za to dolary. Za dolary kupujemy te, załóżmy, telewizory i wprowadzamy je do kraju. Dolary nam nie są niczego potrzebne. Dolarami nie możemy sobie wytapetować ścian. Dolary są tylko po to, żeby coś sobie w Ameryce kupić. Więc celem jest import telewizorów, a nie eksport węgla. Eksport węgla jest tylko smutną koniecznością po to, żeby sprawdzić te telewizory. To nie jest nic nowego. Fryderyk Bastiat, którego trzeba oczywiście czytać, jak ktoś chce cokolwiek wiedzieć o gospodarce czy o polityce, już lat temu 150 tłumaczył na różnicę. No powiedzmy, pisał Bastiat, że ja kupię, załóżmy, węgiel za 1 000 000 franków. I wywiozę go do Ameryki. Sprzedam go tam za 2 000 000 franków, kupię w Ameryce coś tam i przywiozę do tym i sprzedam tutaj za 3 000 000 franków. Bilans handlowy Francji jest jaki? Ujemny. Wywiozłem za 1 000 000, przywiozłem za 3 000 000. Jest to ujemny bilans handlowy. Według teoretyków komunistycznych oczywiście. Natomiast jeżeli ja kupię to coś za 3 000 000, i to mi po drodze utonie, a to wtedy bilans handlowy mam dodatni. Wyeksportowałem za 1 000 000 i nic nie... To są idioci, rozumiecie? Ci ludzie, którzy to wykładają, tę ekonomię komunistyczną, są idioci. Oni wam tłumaczą, że celem jest tworzenie miejsc pracy. No przecież to jakiś absurd. Jeżeli ja mam syna, syn mi remontuje samochód tam na podwórku, i on mi mówi, że on to zrobi jutro. A ja mówię, synku, co ty robisz?
Przecież mógłbyś użyć do tego gorszych narzędzi i wtedy musiałbyś stać na to 3 dni i jeszcze brata zatrudnić. To byś miał stworzyłbyś nowe miejsce pracy. Otóż oczywiście celem utarki jest likwidacja miejsc pracy. Oczywiście postęp techniczny polega na likwidacji miejsc pracy. Im mniej ludzi zrobi dany przedmiot, tym lepiej. To jest oszczędność. To tylko idiota może wierzyć, że celem jest stworzenie miejsca pracy. Miejsca pracy stworzą się same. Bo jeżeli ja ten towar zrobi tylko jedna osoba, a nie dwie, to wtedy on będzie tańszy, nie mając kieszeni trochę pieniędzy, ja od razu je wydam na co? No, na to coś, co zrobi ta zwolniona z pracy osoba, prawda? No, tak powstawała cała gospodarka. Przecież jeżeli gdyby lat temu 150 istniały silne związki zawodowe, to do dzisiaj byśmy jeździli omnibusami. Przecież nie można by dopuścić do likwidacji tylu miejsc pracy. Kartników, lakierników, kołodziei, stangretów, forysiów. No jak można dopuścić, żeby tylu ludzi straciło pracę? I oczywiście nie powstałaby kolej, bo nie byłoby wolnych ludzi gotowych do robienia wagonów kolejowych, bo skąd oni się wzięli? Oni stąd się wzięli, że zwolniono z pracy forysiów, stangretów, kołodziejów, lakierników, karetników i oni poszli robić wagony kolejowe. Układać szyby. Prawda? Postęp polega na nieustannym likwidowaniu miejsc pracy, a nie na ich tworzeniu. One się tworzą same, bez urzędnika. Oczywiście urzędnik jest potrzebny po to, żeby miał pensję, to jest jasne, prawda? Ale my właśnie o tym mówimy, że nie chodzi o to, żeby urzędnik miał posadę, tylko żebyśmy my mieli te, w tym wypadku kolej, a w tej chwili już trzeba likwidować kolej i będzie to samochodem. Kolej jest zabytkiem, powiedzmy sobie jasno, jest nieopłacalna. Jeżeli gdzieś jest opłacalna, to proszę bardzo, ale jak jest nieopłacalna, trzeba zlikwidować, to nawet zginęły omnibusy. Po prostu. Co jest nieopłacalne, jest niepotrzebne, widocznie ludzie wolą jeździć samochodami. Ja mówiłem przed chwilą na konferencji prasowej, że nasz kolega Władek Reichel, on był w KLD, ale głosował głównie z nami w Sejmie. On kandydował na prezydenta w Poznaniu. I mu powiedziano, no jak pan może mówić, że trzeba zlikwidować tramwaje, to jest za 2 linki droga. Tramwaj. W Ameryce nie ma w ogóle tramwaju. W Atlancie jest jeden, no ten ciągnięty na sznurku San Francisco, jako zabytek i jeszcze w jakichś mieście są w trawie. Nie ma tramwaju, to jest zabytek. Kto będzie taką zawali drogą? Patrzcie na torowiska, prawda? Samochody jadą sznurkiem jest skończone, a na torowisku jedzie tramwaj, potem to torowisko stoi puste przez 10 minut. Jakie to marnotrawstwo miejsca. To jest zupełny absurd. Otóż powiedziano, mówię, jak tak można? Przecież budowano tę linię kolejową, która dowoziła robotników do Cegielskiego. A on mówi, panie, jak budowaliśmy linię tramwajową, to w Cegielskim pracowało 6 tysięcy ludzi. Dziś pracuje 1500, z tego 1300 ma samochody. No i tyle. I dlatego tramwaje tylko dlatego nie jeżdżą puste, że się do nich po pierwsze dopłaca, a po drugie mają wydzielone torowiska. Gdybyśmy zrobili wydzielone torowiska dla omnibusów, to najszybszym środkiem komunikacji w mieście byłby oczywiście omnibus. To jest oczywiste. Także macie do czynienia z rządami wariatów. Rządzą nami wariaci. Patrzcie na tych ludzi z Komisji Europejskiej, to są wariaci. Oni wam na przykład mówią, albo oczywiście są dwie kategorie, idioci i cwaniacy, złodzieje. Otóż mówi się wam na przykład, że musimy walczyć z globalnym ociepleniem. No, oni robili już próbę przedtem. Zrobili próbę walki z dziurą ozonową. Tego może nie pamiętacie, ale lat chyba 15 była walka z dziurą ozonową. Wtedy były inne walki, proponuję sobie w bibliotekach pracę klubu rzymskiego, gdzie oni pewnie katastrofy zupełne, jak będą zabraknie wszystkiego za lat 20, było to roku 63. Minęło lat 20, 40, niczego nie zabrakło, surowców jest coraz więcej. Przecież każdy wie, że jak wydobędziemy rudę i ona potem jest samochodu, to łatwiej ten samochód przerobić na stal, niż wydobywać go ponownie z ziemi, więc surowców jest więcej, a nie mniej, prawda, w wyniku tej całej działalności. Jest idiot, ale wracając do tego tematu, oni zrobili na dziurze ozonowej. Tłumaczyli, że trzeba koniecznie, bo freon powoduje, że powstaje dziura ozonowa.